Ze mną postać główna, pani Katarzyna, czyli pani Jolanta tak naprawdę. Dzień dobry. Dzień dobry pani Olu, dzień dobry państwu, bardzo, bardzo serdecznie, dzień dobry. No i zapytam tak już tradycyjnie, co nowego u Katarzyny, bo widzowie się dopytują. A, u Katarzyny jesteśmy na etapie jakby tego, że się rozpadł jej związek i to już wiemy wszyscy. Będą pojawiały się takie sprawy związane ze społecznością leśniczówki, czyli z tym, że temu spokojnemu miejscu, to znaczy pozornie spokojnemu, zagrażają różne niefajne inwestycje. A mianowicie to, że chcą budować obwodnicę i Katarzyna bardzo prężnie z Anielą i z kobietami prężnymi leśniczówki włączy się w obronę po pierwsze lasu, a po drugie też domów, które mogą być zagrożone, czyli domów bohaterów, które mogą być zagrożone tym, że obwodnica powstanie. Las może na tym ucierpieć. A, odezwał się właściciel tartaku. Jest jeszcze... Przecież ta prywatna strona Katarzyny i tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, że jej samotność nie do końca już będzie tak samotna, że pojawi się postać, która będzie intrygowała Katarzynę. Proszę bardzo, bo się obrażę. Miłość jest motorem w ogóle oglądalności. No, dalsze perypetie naszej Olgi Ekolożki. No i miłość, tym razem pojawi się miłość między starszymi naszymi bohaterami, czyli pani doktor Ździebłowska i jej amerykański wielbiciel, także będzie się też sporo w wątku miłosnym u nas działo. Co tutaj się dzieje? Atrakcyjność leśniczówki to jest przede wszystkim przyroda, las. To jest jedyna telenowela z tych, które ja obserwuję, która dzieje się w lesie, w małej miejscowości, a nie dzieje się w mieście dużym, w city. Więc wydaje mi się, że to jest główny walor leśniczówki. Witamy w Złotym Lesie. Drodzy państwo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania naszej leśniczówki. Od poniedziałku do środy, 20:30. Bądźcie z nami. Czytam, że państwo macie niedosyt, ponieważ odcinki są krótkie, ale za to jakże treściwe. Jesteśmy dla państwa. Oglądajcie nas. Program pierwszy, Leśniczówka.